Cześć, pisanka szydełkiem. Na większą pisankę znajdziesz poradnik na moim kanale. W tym poradniku pokażę, jak wykonać pisankę mniejszą. Do wykonania tego projektu potrzebujemy plastikową, akrylową formę, wielkość 8 cm. Nici. Kordonek maksimum 100% bawełna 565 m na 100 g. Kolorystyka jest dowolna. Ja wybrałam kolor 1727, ale Ty wybierz kolor, który podoba się Tobie. Szydełko 1,5 mm. Nożyczki. Zapraszam. Zaczynamy. Pętelka. 10 oczek łańcuszka. Pierwsze, drugie, trzecie, czwarte, piąte, szóste, siódme, ósme, dziewiąte, dziesiąte. Okrążenie zamykamy, wkłuwamy szydełko w to pierwsze oczko łańcuszka, przeciągamy oczko ścisłe. Pracujemy na tym dużym kółku. 3 oczka łańcuszka na słupek. Trzy oczka łańcuszka na poprzeczkę. Słupek chwytając za kółko początkowe. 3 oczka łańcuszka na poprzeczkę. Słupek chwytając za kółko początkowe. Pracujemy tak całe okrążenie. Wykonamy 12 słupków. 3 oczka łańcuszka na poprzeczkę. Okrążenie zamykamy, wkłuwamy szydełko w trzecie oczko łańcuszka. Przeciągamy oczko ścisłe. Pierwsze okrążenie, 12 słupków. A pomiędzy słupkami po 3 oczka łańcuszka na poprzeczkę. Nitkę początkową odcinamy, nie jest już potrzebna. 3 oczka łańcuszka na słupek. Dwa oczka łańcuszka na poprzeczkę. Wkłuwamy szydełko w to drugie środkowe oczko łańcuszka poprzeczki z poprzedniego okrążenia i wykonujemy słupek. 2 oczka łańcuszka na poprzeczkę. Słupek nad kolejnym słupkiem. I jeszcze raz. 2 oczka łańcuszka na poprzeczkę. Wkłuwamy szydełko w to drugie środkowe oczko łańcuszka poprzeczki z poprzedniego okrążenia i wykonujemy słupek. 2 oczka łańcuszka na poprzeczkę. Słupek nad kolejnym słupkiem. Podwoimy ilość słupków. Pracujemy tak całe okrążenie. 2 oczka łańcuszka. Okrążenie zamykamy, wpływamy szydełko w trzecie oczko łańcuszka, przeciągamy oczko ścisłe. Robótki jest tak jakby za dużo, ale nie martwcie się, jest dobrze. Mamy 24 słupki w okrążeniu. A pomiędzy słupkami po 2 oczka łańcuszka. Prośba, przelicz słupki dokładnie. 3 oczka łańcuszka na słupek. Dwa słupki chwytając za poprzeczkę z poprzedniego okrążenia. Pierwszy. Drugi. Słupek nad kolejnym słupkiem. W sumie 4. To jest motyw główny, podstawowy w tym okrążeniu. I nie tylko w tym okrążeniu. 2 oczka łańcuszka na poprzeczkę.
Przechodzimy na kolejny słupek, wykonujemy słupek. Dwa słupki chwytając za poprzeczkę. Pierwszy. Drugi. I słupek nad słupkiem. W sumie cztery. Motyw główny, podstawowy. Uwaga! Wykonamy w ten sposób cztery motywy główne, podstawowe. Gotowe. Cztery motywy główne, podstawowe. A pomiędzy motywami po dwa oczka łańcuszka na poprzeczkę. Dziewięć oczek łańcuszka na duży łuk. Tutaj powstanie motyw ozdobny. Przechodzimy na kolejny słupek. Wykonujemy słupek. Dwa słupki chwytając za poprzeczkę. Pierwszy. Drugi. Słupek nad następnym słupkiem. W sumie cztery. Motyw główny, podstawowy. Wykonujemy cztery motywy główne, podstawowe i duży łuk. Pracujemy tak całe okrążenie. Dziewięć oczek łańcuszka na duży łuk. Okrążenie zamykamy, wkłuwamy szydełko w trzecie oczko łańcuszka, przeciągamy oczko ścisłe. Mamy trzy duże łuki. Tutaj powstaną motywy ozdobne. Pracujemy dalej. Przechodzimy na czwarty słupek. Oczko ścisłe na drugim słupku. Oczko ścisłe na trzecim. Oczko ścisłe na czwartym. Uwaga! Wykonamy trzy motywy główne, podstawowe. Gotowe? Trzy motywy główne, podstawowe. A pomiędzy motywami po dwa oczka łańcuszka na poprzeczkę. Pięć oczek łańcuszka. Pierwsze, drugie, trzecie, czwarte, piąte. Przechodzimy na duży łuk. Wkłuwamy szydełko w to piąte środkowe oczko łańcuszka. I wykonujemy półsłupek. Pięć oczek łańcuszka. Pierwsze, drugie, trzecie, czwarte, piąte. Przechodzimy na ten czwarty słupek i wykonujemy motyw główny, podstawowy. Pracujemy tak, jak pokazałam, całe okrążenie. Pięć oczek łańcuszka. Okrążenie zamykamy, wkłuwamy szydełko w trzecie oczko łańcuszka, przeciągamy oczko ścisłe. Mamy cztery okrążenia. Robótka się zawija i tak jest dobrze. Przechodzimy na czwarty słupek. Oczko ścisłe na drugim słupku. Oczko ścisłe na trzecim. Oczko ścisłe na czwartym słupku. Wykonamy dwa motywy główne, podstawowe. Gotowe? Dwa motywy główne, podstawowe. A pomiędzy motywami dwa oczka łańcuszka na poprzeczkę. Tutaj, gdzie mamy motyw ozdobny, w tym okrążeniu pięć oczek łańcuszka. Chwytamy za te pięć oczek łańcuszka z poprzedniego okrążenia, tutaj blisko półsłupka i wykonujemy półsłupek.
półsłupek na półsłupku i półsłupek chwytając za ten łuk blisko półsłupka. W sumie 3 półsłupki. 5 oczek łańcuszka na łuk. Przechodzimy na ten czwarty słupek i wykonujemy motyw główny podstawowy. Pracujemy tak jak pokazałam. Całe okrążenie. 5 oczek łańcuszka. Okrążenie zamykamy, wpływamy szydełko w trzecie oczko łańcuszka, przeciągamy oczko ścisłe. Było to 5 okrążenie. Przechodzimy na czwarty słupek. Przechodzimy oczkami ścisłymi. Na drugim słupku oczko ścisłe. Na trzecim słupku oczko ścisłe. Na czwartym słupku oczko ścisłe. Wykonamy jeden motyw główny podstawowy. Gotowe. Jeden motyw główny podstawowy. W tym okrążeniu, tutaj gdzie mamy motyw ozdobny, wykonujemy 7 oczek łańcuszka. Chwytamy za ten łuk z poprzedniego okrążenia, tutaj blisko półsłupka i wykonujemy półsłupek. Tutaj w poprzednim okrążeniu mamy 3 półsłupki. I w tym okrążeniu wykonamy 3 razy półsłupek na półsłupku. Pierwszy, półsłupek na półsłupku drugi, półsłupek na półsłupku trzeci, półsłupek chwytając za ten łuk blisko półsłupka. W sumie 5 półsłupków. 7 oczek łańcuszka na łuk motywu ozdobnego. Przechodzimy na czwarty słupek. Wykonujemy motyw główny, podstawowy, czyli słupek nad słupkiem. 2 słupki chwytając za poprzeczkę. Pierwszy, drugi i słupek nad słupkiem. W sumie 4. Motyw główny, podstawowy. Tak to się pięknie prezentuje. Pracujemy tak całe okrążenie. 7 oczek łańcuszka. Okrążenie zamykamy. Wpływamy szydełko w trzecie oczko łańcuszka. Przeciągamy oczko ścisłe. Mamy 6 okrążeń. Robótka nabiera kształtu. Przechodzimy na czwarty słupek. Przechodzimy oczkami ścisłymi. Tutaj powstanie motyw główny podstawowy. 3 oczka łańcuszka na słupek. Uwaga! Wkłuwamy szydełko w to pierwsze oczko łańcuszka. Wykonujemy słupek. Wkłuwamy szydełko w to drugie oczko łańcuszka. Wykonujemy słupek. Wkłuwamy szydełko, trzecie oczko łańcuszka, wykonujemy słupek. W sumie 4. Motyw główny, podstawowy. 7 oczek łańcuszka na łuk motywu ozdobnego. Jeden półsłupek omijamy. Przechodzimy na kolejny, wykonujemy półsłupek, półsłupek na kolejnym półsłupku, półsłupek na następnym półsłupku, w sumie 3. 7 oczek łańcuszka na łuk motywu ozdobnego.
Odliczamy trzecie oczko łańcuszka od tej strony, wkłuwamy szydełko i wykonujemy słupek. Słupek na kolejnym oczku łańcuszka. Słupek na następnym oczku łańcuszka. Słupek nad słupkiem. W sumie 4. Motyw główny, podstawowy. 2 oczka łańcuszka na poprzeczkę pomiędzy motywami głównymi, podstawowymi. Przechodzimy na ten czwarty słupek. Wykonujemy słupek. Słupek na pierwszym oczku łańcuszka. Słupek na drugim oczku łańcuszka. Słupek na trzecim oczku łańcuszka. W sumie 4. Motyw główny, podstawowy. Pracujemy tak całe okrążenie. 2 oczka łańcuszka pomiędzy motywami głównymi, podstawowymi. Okrążenie zamykamy, wkłuwamy szydełko w trzecie oczko łańcuszka. Przeciągamy oczko ścisłe. Mamy 7 okrążeń. Przechodzimy na czwarty słupek. Przechodzimy oczkami ścisłymi. Tutaj motyw główny, podstawowy. 3 oczka łańcuszka na pierwszy słupek. Słupek na pierwszym oczku łańcuszka. Słupek na drugim oczku łańcuszka. Słupek na trzecim oczku łańcuszka. W sumie 4. Motyw główny, podstawowy. 7 oczek łańcuszka na łuk motywu ozdobnego. Jeden półsłupek omijamy, przechodzimy na kolejny, wykonujemy półsłupek. 7 oczek łańcuszka na łuk motywu ozdobnego. Odliczamy trzecie oczko łańcuszka od tej strony, wkłuwamy szydełko i wykonujemy słupek. Słupek na kolejnym oczku łańcuszka. Słupek na następnym oczku łańcuszka. Słupek nad słupkiem. W sumie 4. Motyw główny, podstawowy. Dalej pracujemy tak, jak wzór nas prowadzi. Pracujemy tak całe okrążenie. 2 oczka łańcuszka pomiędzy motywami głównymi, podstawowymi. Okrążenie zamykamy, wkłuwamy szydełko w trzecie oczko łańcuszka. Przeciągamy oczko ścisłe. Robótka nabiera kształtu. Przechodzimy na czwarty słupek. Przechodzimy oczkami ścisłymi. 3 oczka łańcuszka na słupek. Słupek na pierwszym oczku łańcuszka. Słupek na drugim oczku łańcuszka. Słupek na trzecim oczku łańcuszka. W sumie 4. Motyw główny, podstawowy. 2 oczka łańcuszka pomiędzy motywami głównymi, podstawowymi. Odliczamy trzecie oczko łańcuszka od tej strony, wkłuwamy szydełko, wykonujemy słupek. Słupek na kolejnym oczku łańcuszka. Słupek na następnym oczku łańcuszka. Słupek nad słupkiem. W sumie 4. Motyw główny, podstawowy. W tym okrążeniu wykonamy motywy główne, podstawowe, przedzielone 2 oczkami łańcuszka na poprzeczkę. 2 oczka łańcuszka, okrążenie zamykamy. Wkłuwamy szydełko w trzecie oczko łańcuszka, przeciągamy oczko ścisłe.
Mamy 12 motywów głównych, podstawowych w okrążeniu, a pomiędzy motywami po 2 oczka łańcuszka. Przechodzimy na 4 słupek. Przechodzimy oczkami ścisłymi. 3 oczka łańcuszka na słupek. 2 słupki chwytając za poprzeczkę. Pierwszy. Drugi. Słupek nad słupkiem. W sumie 4. Motyw główny, podstawowy. W tym okrążeniu pomiędzy motywami głównymi, podstawowymi wykonujemy 5 oczek łańcuszka. Przechodzimy na ten 4 słupek, wykonujemy słupek. 2 słupki chwytając za poprzeczkę. Pierwszy. Drugi. Słupek nad słupkiem. W sumie 4. Pracujemy tak całe okrążenie. 5 oczek łańcuszka. Okrążenie zamykamy, wkłuwamy szydełko w trzecie oczko łańcuszka, przeciągamy oczko ścisłe. W tym okrążeniu mamy 12 motywów głównych, podstawowych, a pomiędzy motywami po 5 oczek łańcuszka na łuk. Przechodzimy na to trzecie środkowe oczko łańcuszka łuku z poprzedniego okrążenia. Przechodzimy oczkami ścisłymi. 2 oczka łańcuszka. Pół słupek na tym samym oczku łańcuszka. Tutaj zakończymy okrążenie. 5 oczek łańcuszka na łuk. Przechodzimy na kolejny łuk z poprzedniego okrążenia. Wkłuwamy szydełko w to trzecie środkowe oczko łańcuszka. Wykonujemy pół słupek. 5 oczek łańcuszka na łuk. Przechodzimy na kolejny łuk z poprzedniego okrążenia. Wkłuwamy szydełko w to trzecie środkowe oczko łańcuszka. Wykonujemy pół słupek. 5 oczek łańcuszka. Okrążenie zamykamy, wkłuwamy szydełko tutaj, gdzie było to jedno oczko łańcuszka na początku okrążenia. Przeciągamy oczko ścisłe. Mamy 12 łuków. Przechodzimy na to trzecie środkowe oczko łańcuszka łuku z poprzedniego okrążenia. Przechodzimy oczkami ścisłymi. Oczko łańcuszka. Pół słupek na tym samym oczku łańcuszka. Tutaj zakończymy okrążenie. Przechodzimy na kolejny łuk z poprzedniego okrążenia. Wkłuwamy szydełko w to trzecie środkowe oczko łańcuszka. Wykonujemy pół słupek. W tym okrążeniu wykonamy same pół słupki. Nie zapomnij umieścić w środku formę. Pracujemy dalej. Naciągamy robótkę. Wkłuwamy szydełko w to trzecie oczko łańcuszka łuku z poprzedniego okrążenia. Wykonujemy pół słupek. Naciągamy robótkę. Przechodzimy na kolejny łuk z poprzedniego okrążenia. Na to trzecie oczko łańcuszka. Wykonujemy pół słupek. I tak całe okrążenie. Okrążenie zamykamy tutaj, gdzie było to jedno oczko łańcuszka na początku okrążenia. Przeciągamy oczko ścisłe. Aby zmniejszyć to kółko,
Wykonam kilka oczek ścisłych. Oczko łańcuszka. Odcinamy, nitkę chowamy. Mnie się podoba. Jeśli Tobie również, łapka w górę. Dziękuję pięknie za uwagę. Zapraszam na inne moje filmy. I do usłyszenia. Cześć! Przypominam, na większą pisankę jest poradnik na moim kanale. Link w opisie.